są wielkie, ale spokojnie, na koniec wszystko się wyrówna, mam nadzieję. Po prostu skóra jest cudowna w nim. Ciach, 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 ciach. Hej, zapraszam Was dzisiaj na mój własny eksperyment makijażowy. Chciałabym przetestować, jak bardzo mogę powiększyć swoje oczy, dalej utrzymując ten makijaż w konwencji użytkowej. Czyli to nie będzie żadne przerysowane anime, tylko wyjściowy makijaż maksymalnie powiększający oczy. Ogólnie zrobimy sobie cały makijaż. Jeżeli jesteście tak samo ciekawi jak ja, co z tego wyjdzie, zapraszam do oglądania dalej. Pielęgnacja już nałożona, wszystko co się znalazło na mojej twarzy jest podane w opisie pod filmem, a my przechodzimy do umalowania brwi, bo chciałabym sobie ułożyć brwi na mydło. Albo właściwie na wosk, bo to jest Affect Brow Me Styling Soap, tylko do jego aktywacji nie potrzeba wody, to jest raczej dla mnie bardziej wosk. Już o tym kiedyś rozmawialiśmy. Chyba nie ma drugiej tak polaryzującej branży beauty rzeczy, czy jak brwi na mydło. Albo się je kocha, albo nienawidzi. Ja chyba jestem tak gdzieś pomiędzy, bo ja lubię brwi na mydło, ale ułożone w określony sposób. Jak są tak wszystkie przyklejone na płasko do twarzy, to mi się nie podoba. Ale czego nie można takim brwiom na mydło odmówić, to to, że one maksymalnie podnoszą cały łuk brwiowy. Jeżeli ktoś ma bardzo nisko brwi położone, jeszcze dodatkowo na przykład głęboko osadzone oczy, to takie ułożenie brwi potrafi zdziałać cuda. Ja może nie mam nisko położonych brwi, ale mam głęboko osadzone oczy, więc jeśli chcę jeszcze je dodatkowo mocno powiększyć, no to też przyda mi się podniesienie optyczne oczywiście. I optyczne, i realne, bo jednak całe to położenie się trochę do góry przenosi, także dzisiaj brwi na mydło. Do aplikacji tego wosku użyję embrasza numer 25, tylko po prostu z wygiętą końcówką. Kiedyś jak używałam właśnie tego wosku, to padało bardzo dużo pytań o to, jaki to był pędzelek. To jest po prostu normalna spiralka z embrasz, tylko pamiętajcie, że ta spiralka jest na druciku, więc jak Wam się podoba, możecie sobie to wszystko ukształtować. Dla mnie po prostu jest to wygodniejsze, jeżeli będę zamaczać to w opakowaniu, kiedy ta spiralka jest wygięta. Oczywiście wszystko w ramach rozsądku, to jest jak w każdej spiralce drucik, czyli jeżeli go powyginamy za wiele razy, po prostu się złamie. Także wiecie, nie przesadzajmy z tym. Ja sobie najpierw zczesuję włoski na dół i pokrywam je woskiem, a następnie unoszę do góry i układam. Ja je właściwie, no właśnie, nie chcę zaczesać wszystkich tak jednoznacznie do góry, tylko je tak grupuję. Ale fakt faktem, że można z taką stylizacją na mydło czy na wosk przesadzić i wtedy te brwi zajmują pół twarzy. Zwłaszcza jak ktoś ma naturalnie grube swoje brwi, to one wtedy naprawdę kończą zasłaniając pół czoła. I jak brwi są przyklejone do twarzy, to możemy przejść do uzupełnienia look używając pisaka. Ja używam NYXa i to jest odcień Espresso oczywiście. A co jest, myślę, najfajniejsze w tym wosku z efektu, to to, że jak widzicie, on zastyga. I że zastyga na matowo, że te brwi się tak nie błyszczą. Nieładnie to wygląda, jak one są takie tłuste. I teraz trzeba ostrożnie wszystko pouzupełniać, bo włoski są utrwalone, a co za tym idzie, nie ma możliwości wyczesania ich. Właściwie trochę mnie poniosło i powinnam sobie te włoski domalować dopiero po nałożeniu podkładu i przy pudrowaniu skóry. Bo to jest, wiecie, przypudrowanie czoła będzie się łączyło z delikatnym osypem na brwiach. No ale już dobra, trudno, jak się pojawiło. Jak się pojawiło A, to trzeba pojawić B. Także domaluję tutaj włoski i zaraz przechodzimy do podkładu. No dobra, w tym momencie te brwi wyglądają na trochę szalone. Są wielkie, ale spokojnie, na koniec wszystko się wyrówna, mam nadzieję. Przechodzimy do aplikacji podkładu. Dzisiaj sobie nałożę ten podkład z Loraka, który testowałam w tym filmie. Jest boski, ale dzisiaj użyję numeru 10. W tamtym filmie używałam 11, ja tutaj użyję 10. 10 jest bardziej neutralna, ta mi bardziej pasuje do odsłoniętego dekoltu. Wydaje mi się, że też w tym momencie, jak moje czoło jest takie jeszcze mokre od pielęgnacji i się bardzo błyszczy, to widać, jak dużo mam takich podskórnych mini niedoskonałości i najgorsze, albo właśnie może najlepsze, bo bym sobie zrobiła kompletną masakrę, ale one nie są do wyciśnięcia, a to jest po prostu rezultat mojego używania nowego pudru matującego na czoło. Nowego, nie nowego. Używałam tego Gosha Waterproof, to jest puder uodparniający makijaż. Ja go testowałam, nie wiem, chyba ze 2 lata temu latem, czy rzeczywiście jest wodoodporny. I zdał egzamin, co prawda, wtedy, no ale pamiętałam, że on jest po prostu matowy i wiecie, sięgnęłam po niego z szuflady i ostatnio go często używałam, no i rezultat jest taki właśnie, mega wysypania na czole. I to są takie, no, podskórne.
Także znowu osmoklin z Instytutu Estederm pójdzie w ruch. Wszystkie oczyszczające maseczki i tak dalej. Wiedziałam, że tak będzie, bo ostatnio pochwaliłam moją cerę na wizji, mówiąc, że ma bardzo ładny i gładki okres. Także zawsze jak się pochwali cerę jawnie, publicznie, to się dzieją takie kwiatki. No, ale ten podkład jest kompletnie flawless. On ma spore krycie, zastyga, jest wygładzający. Po prostu skóra jest cudowna w nim. A przy okazji nowa polecajka, to jest gąbeczka z Superfarm. Ostatnio Wam ją pokazywałam w czwartek, ale jej używam już od dłuższego czasu, od ponad tygodnia, bo tamto story było oczywiście nagrywane wcześniej i jest super mięciutka, po prostu ekstra, naprawdę, ciach, 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 ciach. Zostawię Wam link do tej konkretnej w opisie. Pojedziemy z korektorem, to jest Gosh numer 04. Ja wiem, że można te wszystkie rzeczy pozamawiać online, ale o ile ja online pracuję, to jeżeli chodzi o zakupy, to ja jestem jakaś dziwna, ale ja lubię robić zakupy stacjonarnie, bo też lubię mieć te rzeczy od razu. Wiadomo, że niektóre rzeczy trzeba zamówić przez internet, ale jak mogę to kupić fizycznie, to wolę. A też ja mam jakąś taką dysfunkcję mózgu, że jak mam kupić tylko jedną rzecz w jakimś sklepie internetowym, to jest mi szkoda tej wysyłki i zaczynam tam przeglądać, a co by jeszcze fajnego, a może coś do testów. I nagle wychodzi z tego zamówienia teoretycznie po jedną rzecz, jakieś absurdalnie duże zamówienie z rzeczami, których tak naprawdę nie potrzebuję. Także dla mnie bezpieczniej i lepiej jest po prostu pójść na zakupy stacjonarnie. A może by tak zrobić kremowe konturowanie? Zróbmy. Znaczy kremowego różu ostatnio cały czas używam i rzeczywiście jest to ten, który odkryłam chyba w Chat Makeup, czyli Max Factor kupiony na Zalando, po prostu cudowny, brzoskwiniowy odcień, to jest 03 Soft Copper. Natomiast kremowego bronzera jakiś czas już nie używałam. I najlepszy sposób aplikacji kremowego różu, po prostu tyłem gąbeczki, słuchajcie, wkładacie do opakowania i stemplujecie po policzkach. To jest najprostsze, najładniejsze, nie zrobicie sobie plam, oczywiście zależnie od wielkości gąbki, bo jak macie taką małą gąbeczkę do korektora, no to nie polecam, ale taka, wiecie, od podkładu, zobaczcie, rach, ciach, ciach, on jest taki piękny. Naprawdę. Czy już go wykupiliście na Zalando, czy jeszcze tam jest? A jeśli chodzi o kremowe konturowanie, to użyję Huda w odcieniu Light. Very nice. I to jest pędzelek z Sephory 05. Ogólnie Sephora właśnie te syntetyczne pędzelki ma bardzo fajne. Kremowego bronzera użyję tylko na policzkach i na linii żuchwy, chyba tak. Bo na czole na pewno kremowego bronzera nie nakładam, jeżeli mam opuszczoną grzywkę. Bo powtórzę milionowy raz, po prostu wtedy grzywka się tłuści od tej świeżej, do tego świeżego blasku kremowych produktów. I teraz sobie wybiórczo przypudruję niektóre elementy twarzy i wyjdzie z tego Photoshop. Czyli mieszanką pudrów, w tym przypadku to jest NAM i Estée Lauder. Pojadę pod oczy. O ile mam zamiennik dla La Mer, co już jest rewolucją makijażową, tak, nie mam zamiennika dla Estée Lauder. No i dlatego, że ten gosz mi zrobił kuku, to z podkulonym ogonem wracam do matowego pudru High Rise z Paese. Albo właściwie wiecie co? Ja go nałożę gąbką. Nałożę go gąbką, bo obawiam się, że jakbym nagle zaczęła pudrować pędzlem, to wiecie, nagle wszystko mi opadnie na brwi. Dlatego nasypałam sobie trochę pudru na dłoń. I teraz mogę zmatowić czoło bez nadmiaru matowego pudru latającego w powietrzu. I tak trochę mi się te brwi opruszą, no ale to już jest urok brwi na mydło. A dokończę jeszcze makijaż cery i przejdziemy do oczu na całą twarz, w sensie na tutaj okolice uśmiechu i poniżej bronzera. Nakładam i też tak, wiecie, blendując granice do różu, nakładam róż. Puder różowy z Bourjois. A na czoło i na linię żuchwy nałożę bronzer z Physicians Formula, czyli bronzer w odcieniu bronzer. Ostatnio mi na Instagramie wysyłaliście, że są mega promocje na Physicians Formula, na
Notę, chyba tak się to mówi. No ogólnie marki, które są dość młode w Rossmanie i że są mega promocje, naprawdę, że dosłownie, wiecie, te rzeczy kosztowały po kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Także ciekawe. Poprawiłam sobie trochę brwi, czyli je odgruzowałam od tego pudru i ogólnie domalowałam właśnie włoski tam, gdzie mi jeszcze brakowało. I zobaczcie, one są wyżej niż były standardowo. No i zostały mi jeszcze tylko dwa kroki do skończenia makijażu twarzy i jest to zbędny róż. Zbędny, bo ja już nakładałam róż kremowy, ale mam ochotę jeszcze nałożyć perełki. To są oczywiście kuleczki z Avonu i to są te... I to są po prostu te rozświetlające, czyli taki piękny różyk. Ostatnio znowu do nich wróciłam. Ale wiadomo, nie można wrócić do perełek z Avonu, nie tracąc jedną na dywanie i nie wgniatając ją podłogę. Oczywiście jak nakładamy róż kremowy, to już później nie musimy go poprawiać pudrowym, ale zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Teraz to już jest w ogóle połączony efekt tych kremowych i pudrowych, ale one są tak pięknie świeże. Polecam. Taka klasyka makijażu, nie? No i rozświetlacz, a moim rozświetlaczem dzisiaj też będzie już dawno nieużywany Cookies Benefitu. Pewnie już macie w swoich zbiorach. I to jest trochę inny wachlarzyk niż ten, którego przeważnie używam. To jest numer 21. Przeważnie używam 24. Zobaczcie, że ten 21 jest troszkę większy i taki rozszczepierzony, tak? 24 jest zaokrąglony na bokach. A ta różnica robi to, że ten bardziej rozszczepierzony jest bardziej luźny i on jeszcze mniej dotyka do skóry. I właśnie widziałam, że pobrudziłam go sobie gąbeczką od podkładu tutaj na wierzchu. No ale co kuki to kuki, nie? No dobra, a jak mówimy dzisiaj numery pędzli, to ten, ta miotełka duża to był 04. No i bardzo mi się ta baza podoba. Ostatni krok, czyli spryskanie mgiełką. To jest mgiełka z Rare Beauty. I po pierwsze, nie dość, że spryskam sobie dolną część twarzy, to ostatnio odkryłam bardzo fajny sposób na odświeżenie skóry pod oczami bez ryzyka popsucia makijażu oka. I możemy sobie dojechać tak wysoko, jak tylko chcemy. Więc jeżeli macie suchą skórę pod oczami, to uwaga. Na początku sobie normalnie zasłonię to, czego nie chcę pryskać. Czyli mam odświeżone wszystko mniej więcej na tej wysokości, ale ja mam cienką skórę pod oczami. Ja lubię mieć bardzo odświeżoną, utrwaloną, ale odświeżoną skórę pod oczami. I teraz słuchajcie, bierzecie sobie gąbeczkę od podkładu, która dzisiaj już przeszła bardzo wiele i sobie tą mgiełkę spryskujecie i możecie dla jeszcze bardziej świeżego efektu teraz od razu dołożyć. Ja delikatnie pozbywam się jakby nadmiaru albo ujednolicam rozłożenie tej mgiełki na gąbce i sobie teraz uważnie przykładam do skóry, żeby, broń Boże, nie przesunąć, bo wtedy wszystko popsujecie, ale jak tak tylko przykładamy, to nie dość, że poczujecie mega ulgę i odświeżenie i takie przywrócenie, nawilżenie w tym obszarze, to jeszcze wasz rozświetlacz będzie wyglądał cudownie mokro, no i macie kontrolowane użycie mgiełki, także trzy w jednym. Umalowałam sobie jeszcze usta, użyłam konturówki z Pierre Rene numer 17 i Bombshell z Huda. No i przechodzimy w końcu do oczu. A tutaj przydadzą mi się bardzo neutralne kolory, czerń mi się przyda. No i która paletka ma to wszystko? Moja paleta. To jest paleta we współpracy z Makeup Revolution. Ona ma już kilka lat. W sensie nie ta sztuka, ale ogólnie paleta ma. No i właśnie, dawno po nią nie sięgałam, dawno się na kanale nie pojawiała, także myślę, że zasłużyła na ponowne użycie. No i właśnie, wydaje mi się, że tutaj kluczem do sukcesu będzie trzymanie się takich rozmytych kształtów i ogólnie dużo niedopowiedzeń. Czyli żeby te wszystkie rzeczy nie były zbyt wyraźne i to nam zrobi taką najfajniejszą iluzję. Aha, i na ustach mam jeszcze błyszczyk z Eveline, którego gdzieś ciapnęłam, o ten. I właśnie dlatego sobie o nim przypomniałam, bo zaczął mnie szczypać. Najpierw na powiekę daję korektor, który będzie moją bazą. To jest ten sam korektor, który był pod oczami. No i będę się dzisiaj raczej posługiwać małymi pędzelkami. Zaczniemy standardowo od zmatowienia łuku brwiowego, żeby nam się tutaj nic nie przykleiło niepotrzebnie. I przy okazji sobie tak jakby trochę podchodzę pod brwi, wtedy ta brew jeszcze bardziej się tak optycznie unosi. Teraz już optycznie, nie fizycznie.
Wezmę sobie teraz odcień The Grand Tan, czyli teoretycznie bronzer. I zaznaczę nim załamanie powieki, ale powyżej mojego prawdziwego załamania powieki. Bo moje załamanie powieki jest tutaj w tym miejscu, gdzie jest takie wgięcie. Nie gdzie skóra się składa, poczekajcie, żeby to było jasne. Tu jest załamanie powieki, a ja nakładam ten cień tutaj, żeby, tak, żeby już umalować. Żeby już trochę oszukać oko i tutaj dojadę do brwi, żeby powstał nam taki otwarty kształt, w sensie kompozycja otwarta. I to samo zrobię na dolnej powiece, tylko, okej, tutaj już zaczniemy coś kombinować. Najpierw wezmę sobie ten matowy beż i go nałożę między linię rzęs, bo chcę obniżyć dolną powiekę. Oczywiście na linii wodnej wyląduje jeszcze cień, ale to zaraz. I teraz na bardzo precyzyjnym pędzelku, czyli numer 17, bo potrzebuję ten dziubek. I teraz ten dziubek, to jest za jasny cień, wezmę może brick. To jest taki właśnie ceglasty kolor. O, to będzie lepiej widać. Zobaczcie jakieś... Ile to jest? 3 mm. Poniżej mojej linii rzęs. I tak samo postaram się tutaj na zewnątrz to oko wydłużyć. Takie będzie oszustwo dzisiaj. Ale nie chcemy takiej wyraźnej kreski, więc od razu tutaj delikatnie zamarzę tę granicę. Ona była dla mnie tylko takim, wiecie, taką wskazówką, żeby wiedzieć, gdzie się umiejscowić. Oczywiście zaraz sobie obniżymy rozświetlaczem wewnętrzny kącik. I tutaj teraz muszę to rozjechać o wiele niżej, blendując. I tutaj wszystko połączymy w taki dziubek w zewnętrznym kąciku, czyli to załamanie powieki i ta dolna powieka spotkają się w jednym miejscu. A co będzie dalej? Nie wiadomo. Ale ponieważ ja chcę mieć bardziej podłużne, duże, ale podłużne oko niż okrągłe, to tutaj troszkę spłaszczyłam ten rysunek, czyli on nie jest taki, wiecie, okrągły, bo jeżeli na tą dolną powiekę pomaluję tak, wyolbrzymiając ją w dół zaraz pod źrenicą, to to oko się zrobi takie. Nie chcemy, żeby było takie. Dlatego tutaj już troszkę spłaszczyłam ten kształt. Ale dalej zewnętrzny kącik się trzyma oszustwa. Wezmę sobie czysty pędzel numer 30 i przejadę po tej dolnej granicy cienia. No i teraz myślę, że dobrze by to wyglądało, żeby teraz brick wylądował na górnej powiece. Albo przynajmniej na samym zewnętrznym kąciku. Tu się już korektor trochę pozbierał, także przed nałożeniem cienia musimy wszystko rozprasować. Ale tutaj w zewnętrznym kąciku muszę uważać, żeby nie połączyć ich tych dwóch punktów zbyt płytko. Więc od razu sięgam po beżową kredkę i wezmę moją ulubioną, czyli Nabla Dark Nude. I po pierwsze umalujemy całą linię wodną. I tutaj między rzęsami, jakby starając się rozjaśnić nasadę rzęs, i tutaj kącik zewnętrzny, widzicie to? Wyjeżdżam poza krawędź oka, bo tutaj chcę zrobić coś w stylu Sophie Loren, czyli takie też przesadzone wydłużenie tego oka. Nałożę trochę też tej kredki poniżej linii rzęs. I też myślę, że przykleimy sobie dzisiaj sztuczne rzęski na dole, na tej nowej linii rzęs. Także dzisiaj będzie sporo kombinowania. I w ogóle wydaje mi się to niegłupim pomysłem, żeby tutaj trochę podjechać do górnej linii rzęs. No bo to w końcu ma być całe takie podniesienie oka, nie? No oczywiście można by jeszcze nałożyć te taśmy, które nam naciągają całe tutaj oko, ale osobiście przy mojej budowie twarzy nie podoba mi się taki efekt naciągnięcia, zwłaszcza tutaj w skroniach, bo no ja jestem bardzo koścista na twarzy. No to to już mamy. Wracam teraz do bricka i sobie go tutaj nałożę uważnie.
a później mniej uważnie. Oczywiście tutaj dojeżdżając do wcześniej wyznaczonej granicy, jadę kompletnie na żywca. Ok, i tutaj możemy jeszcze raz, już bardziej wyraźnie, ale dalej w niezdecydowany sposób połączyć górę i dół w nowym zewnętrznym kąciku, czyli tu zamiast tu. Wróćmy z tym matowym beżem, to jest pędzelek numer 7. No i musimy teraz to oko rozświetlić. Teraz się tak zastanawiam, czy na powiekę ruchomą też dawać rozświetlacz, czy coś innego. To może dajmy rozświetlacz, ale nie ten, który mam na twarzy, czyli Cookie, tylko Lorac Gilded Lily, dlatego że on jest troszkę cieplejszy i myślę, że fajniej będzie to u mnie wyglądało właśnie na powiece. Zobaczcie na ten rozświetlacz. Ja go sobie tak rozpracuję właśnie od wewnętrznego kącika do trochę ponad połowy oka. Już dla świętego spokoju nałożę ten Cookie na mokro, na wewnętrzny kącik. Takie zdecydowane obniżenie wewnętrznego kącika. Zobaczcie, od razu oko fajnie zjeżdża w dół. Nie będę aż tego rozświetlacza nakładać, wiecie, na całą fałszywą dolną linię rzęs, no bo to będzie wyglądało co najmniej dziwnie. Ale wezmę sobie odcień Smog, czyli taki ciemny brąz. Troszkę się go pozbędę z pędzla. To jest pędzel numer 14. I minimalnie mocniej zaznaczę. O, tam gdzie się niby te rzęsy zaczynają. Co jest zwłaszcza ważne, tutaj w zewnętrznym kąciku, zobaczcie, bo tu mi się za bardzo wszystko zlewa. I tracę to powiększenie. Także to ma być wyraźne, ale rozmyte zarazem. A na górną powiekę zaraz nałożymy normalnie kreskę eyelinerem. Więc to się tutaj fajnie połączy. I co jeszcze mogę zrobić tym smokiem? To jest udać, że mój wewnętrzny kącik jest dalej. Czyli to wymaga ode mnie niezłej gimnastyki, bo muszę to Wam pokazać i zrobić to na wprost lusterka. Patrząc na wprost przy rozluźnionym oku, staram się przedłużyć ten cień, ten, który daje normalnie tutaj górna linia rzęs. Czyli tutaj normalnie pójdzie eyeliner, a my tutaj robimy iluzję bardziej zaznaczonego i niżej położonego kącika, który od razu nam rozszerza oko. Kreska wzdłuż linii rzęs. Ja standardowo nie użyję eyelinera, tylko czarnego cienia i Duraline. Dlatego ten cień tak wygląda, bo on jest właśnie w takiej funkcji stosowany. I tak dla przypomnienia, jeżeli będziecie dawać do cienia Duraline prosto do opakowania, to ten cień będzie mógł funkcjonować tylko z Duraline. To się robi taka niezdrowa zależność wtedy. No i dobrze, jak teraz poprowadzić tę kreskę? Po pierwsze, czy to będzie spoko wyglądać, jak ja tutaj oderwę tę kreskę? Sprawdźmy to. I powinno to pójść... Tu jest mój nowy zewnętrzny kącik, więc na to powinnam patrzeć. Co z tego będzie? Tak to powinno wyglądać przy otwartym oku. Więc teraz muszę to jakoś połączyć. Czyli po prostu staram się to wygładzić. I przy otwartym oku znowu sprawdzam, jak to wygląda. No mniej więcej coś takiego. Ej, to może całkiem spoko wyglądać. Wybaczcie mi, ale musiałam dokończyć tę kreskę poza kadrem, bo i tak mam wrażenie, że byłam poza ostrością przez cały czas. A to wymagało ode mnie precyzji, takiego wiecie, dopracowania, ale bardzo mi się podoba, jak ta kreska wyszła. Taka powiększająca, ale jeszcze nie aż tak przerysowana, jakby się wydawało. No i dobrze, i mam ochotę teraz sobie jeszcze trochę rozjaśnić beżowym cieniem moją sztuczną dolną powiekę, bo mam wrażenie, że to się trochę za brudno zrobiło. Nałożę go tutaj też na linię wodną. Jakoś tak.
I wiecie, można by pewnie jeszcze zrobić to bardziej dramatycznie. W takim sensie, że można by zrobić cut crease, ale na mojej budowie oka pamiętajcie, że cut crease nie jest do oszukania. Ja mam tak głęboko zaznaczone i wyraźnie zaznaczone załamanie powieki, że u mnie cut crease jest bez żadnego makijażu. Jeżeli macie bardziej azjatycką budowę oka lub opadającą powiekę, to naprawdę można poszaleć. Na przykład, gdyby u mnie była taka sytuacja, że od linii rzęs do dolnej krawędzi brwi jest płaska płaszczyzna, to ja bym sobie po prostu to załamanie powieki namalowała, wiecie, pół centymetra od linii rzęs. I uwierzcie, że przy takiej budowie oka i odpowiednim wymodelowaniu tego cut crease, idealnie się to zlewa z anatomią twarzy i wygląda to rzeczywiście jak załamanie powieki, także można wtedy poszaleć. Ja jestem przez mój kształt oka bardziej ograniczona, ale właśnie przez to chciałam dzisiaj sprawdzić, jak mogę mocno powiększyć oko. No na pewno poszerzyłam je o jakiś centymetr i chciałabym i tak przykleić dolne rzęsy, w sensie właśnie pojedyncze kępki na tej mojej nowej linii rzęs, czyli od tego miejsca. Więc chyba jeżeli chodzi o takie zabawy światłocieniem, to wystarczy. No i też muszę podkręcić moje rzęsy i przykleić sztuczne z uwzględnieniem też podniesionego zewnętrznego kącika. Ale zobaczcie, że już podkręcenie tego zewnętrznego kącika bardziej odsłoniło mój sztuczny zewnętrzny kącik. Wydaje mi się, że to jest idealny moment, w którym możemy użyć rzęs od Vanessy, czyli Mio Instal Wings, bo one są very dramatic, ale nie wiem, czy ich jeszcze nie przytnę. O, albo tak je przykleję, właśnie. Przykleję je tak tiktokowo, czyli wydłużając za daleko w zewnętrznym kąciku. Zobaczcie, coś takiego. Za daleko i też od razu podnosząc do góry. Czyli nie trzymając się koniecznie mojej linii rzęs. No, to może dopiero dać efekt. Może powinnam to przy otwartym oku zrobić? Okej, ja mam tutaj też załamanie powieki. Okej, chyba to jest najdalej, co mogę, jak mogę przykleić. I teraz początek. Ja bym jeszcze tylko wytuszowała moje rzęsy. To jest maskara Vamp Definition. I teraz mogę jeszcze zrobić taki myk, że zalotką po pierwsze połączę moje rzęsy ze sztucznymi i one odsłonią więcej światła powieki, a po drugie podkręcę jeszcze ten zewnętrzny kącik, bo one mi trochę za bardzo opadają. Tu się trochę ciapnęłam. I mam tutaj taką paletkę z jakimiś no-name'ami, wiecie, poprzeklejałam sobie, żeby je w końcu wykończyć i nigdy ich nie używałam. Także dzisiaj będzie na te kępki idealny moment. One są bardzo zakręcone. Nie wiem, czy one nie będą zbyt podkręcone, ale jak nie sprawdzę, to się nie przekonam. No, ups. To są takie bardzo delikatne no-name z AliExpress. Jakbyście mieli takie rzęski, właśnie takie maluteńkie, ale może bardziej o skręcie L albo J, bo to jest skręt C i one są wręcz za bardzo podkręcone się, wiecie, podwijają pod siebie, to one by się jeszcze lepiej tutaj wpisały. Też nie będę kleić ich na całej długości oka, bo jeszcze muszę wytuszować swoje rzęsy. O tak, takie porozwalane będą zdecydowanie lepsze. Czyli to jest pół kępki. No dobra, to po przykleju tych kępek, po wytuszowaniu jeszcze dolnych rzęs, tak wygląda skończony makijaż. Mam oczy jak lalka Barbie. No mega jest ten efekt. Oczywiście jakby teraz się przypatrzeć, jakby zrobić stop klatkę i rozłożyć ten makijaż na czynniki pierwsze, to oczywiście jesteście w stanie zauważyć, że ta linia rzęs jest obniżona. Ale jakbyście mnie zobaczyli tak na żywo, nie wiem, gdzieś na jakimś evencie czy coś, wiecie, jak ta sylwetka się rusza, jak nie jesteśmy obrazkiem, to naprawdę wygląda to dość realistycznie, powiem tyle. Wiadomo, że widać, że mam sztuczne rzęsy przyklejone, zwłaszcza na górze, ale efekt powiększenia jest... To oko jest szersze, większe, masakra. Wszystko można zrobić makijażem, naprawdę. No dobra, dajcie mi chwilę, dorównam to oko do lewego i pokażę Wam cały efekt. No i tak wygląda gotowy makijaż.
Wyglądam jak lalka Bratz. Powiem Wam, że jak miałam tylko jedno umalowane oko, to te rzęsy przyklejone, zwłaszcza w tak osobliwy sposób, czuły się ciężkie, albo dawały odczucie ciężkości. Ale teraz jak już mam umalowane jedno i drugie oko, to jest to dla mnie kompletnie normalne uczucie. Chyba chodzi o to wrażenie symetrii. No i tak wyglądają skończone oczy. Naprawdę są one w tym momencie wielkie. I gdybyście nie widzieli poprzedniego porównania, czyli z nieumalowanym okiem, to myślę, żeby aż takiej różnicy nie było, bo one, choć teraz są wielkie i bardzo otwarte, to chyba nie są aż tak teatralne, żeby się to rzucało w oczy. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, ale może jestem odpowiednio do tego już nastawiona. Myślę, że to jest bardzo realistyczny sposób na powiększenie sobie oczu. Może nie na co dzień, bo jest trochę z tym zabawy, ale jak macie ochotę na to, chcecie zobaczyć się w trochę innej wersji, albo po prostu zawsze chcieliście sprawdzić, jakie są granice makijażu, użytkowego makijażu, no to proszę bardzo. Myślę, że jakby tutaj jeszcze kilka elementów pozmieniać, jakby na przykład zdjąć te rzęsy z dołu i tylko się skupić właśnie na tej górze, to też byłby to bardzo osobliwy efekt, który już powiększa oczy, bo je bardzo poszerza, ale nie są wtedy powiększone, tak wiecie, góra-dół. I na przykład jak ktoś ma bardzo szeroko rozstawione oczy albo blisko, to właśnie możecie, wiecie, wybiórczo sobie te elementy powybierać, żeby zastosować u siebie. Oczywiście, żeby zrobić taki makijaż na sobie, potrzebna jest duża świadomość budowy swojego oka, właśnie po to, żeby wiedzieć, jaka kreska się Wam sprawdzi, bo wiecie, to, że ja mam akurat głęboko osadzone oczy i w tym miejscu nie mogę od razu tak po prostu przeciągnąć, tylko właśnie jak muszę sobie zrobić szkic, a później przy pół zamkniętym oku tak z głową połączyć, to nie znaczy, że coś takiego będzie u Was miało zastosowanie. Myślę, że największy efekt możemy przy takiej zabawie osiągnąć właśnie przy opadającej powiece. Naprawdę, słuchajcie, już na przykład zakładając takie duże rzęsy i rysując sztuczne załamanie powieki, będziecie mieć no po prostu wręcz namalowany nowy kształt oka. Ale czuję potrzebę powiedzenia jednej rzeczy na sam koniec. To jest bardzo drastyczna zmiana. To było testowanie granic makijażu użytkowego, czyli zabawa. I ta zabawa jest dopóty niegroźna, dopóki akceptujemy siebie bez potrzeby aplikacji tego wszystkiego. Wiecie, czułam potrzebę, żeby to na koniec powiedzieć, bo nie chciałabym, żeby ktokolwiek pomyślał, zwłaszcza młode osoby, że muszą mieć takie wielkie oczy, żeby być uznawanym za ładnych, ładne, żeby być akceptowanym i godnym szacunku, bo absolutnie tak nie jest. To jest tylko zabawa, a my się musimy akceptować bez tego makijażu. Trochę się zrobiło poważnie na sam koniec, ale musiałam to się wyrzucić. I na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, jak się Wam spodobał ten eksperymentalny makijaż. Oczywiście, jak zawsze w opisie pod filmem zostawię Wam pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. Tam też są szczegóły dotyczące moich paznokci, biżuterii, bluzki i wszystkiego, także do opisu Was zapraszam serdecznie. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Zobaczcie, czy coś Was nie ominęło, czy YouTube nie spłatał Wam figla. A ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!